Maciej Jewtuszko, jesteśmy tuż przed walką na DSF Kickboxing Challenge 15. Maciej, dlaczego ten rywal, a nie inny? Takie pytanie. To do organizatora trzeba się zapytać, dlaczego ten rywal, a nie słabszy, mniejszy, niższy, to trzeba się ich spytać. Nie wiem, obrażony jestem na to. Czy to, że wywodzi się z full kontaktu, będzie miało jakieś znaczenie w taktyce walki, czy raczej, bo miałeś doświadczenia, jeśli chodzi o głównie Muay Thai, tutaj jest troszeczkę inna formuła, ten boks, będzie to przeszkadzało, bo jednak full kontaktowcy są dobrymi bokserami. Tak, dobrze pięściarze są, z tego co wiem, potrafi tam się dobrze boksować. No, taktyka jest zawsze jedna i ta sama, no wiesz, wygrać. To jest najważniejsze, w jakim stylu, czy przez poddanie, czy przez knockout. Poddanie też może tu być. Sędziego. Wiesz, no, to jest bez znaczenia, ale tak naprawdę to wiesz, no co, stawiam na moją fantazję, no i gdzieś tam liczę, że przyceluję go. A jak nie przyceluję, to mam nadzieję, że sędziowie będą na moją korzyść sędziowali, bo idę na wojnę. I tyle. Dość wysoki limit wagowy, 80 ponad kilogramów. Ty generalnie oscylowałeś kiedyś 70, 77. Co ta waga tak w górę idzie? Wiesz co, nie wiem, chciałem spróbować tej wadze, ale docelowo czuję się, że moja waga to będzie 75 w tym sporcie. To po prostu tak wyszło, że spróbuję sobie, o tak. A jak ci się zbijało do tej kategorii? No wczoraj wieczorem 3 kilo to tak na miękko sobie zrobiłem i co, no będę ważył gdzieś z 8,5, maksymalnie z 86 kilo pewnie jutro, więc za dużo kilogramów nie robiłem, prawda? No właśnie, wziąłeś to pod uwagę, bo tak przynajmniej się mówi, że właśnie w uderzanych trochę mniej się ścina niż w MMA, to jest taką właśnie domeną mieszanych chyba. No dokładnie tak jak mówisz, trzeba jednak być szybszym, czujniejszym, że tak powiem, wiesz, 3 minuty, runda trwa, to jest w ogóle inna intensywność, w MMA jest 5 minut, tak naprawdę jesteś bardziej, wiesz, taki na dłuższy dystans byłem przygotowany, teraz to wszystko zmieniałem i te 3 minuty to wbrew pozorom myślałem, że to będzie tak naprawdę, wiesz, a to organizm przestawić to nie jest takie nic prostego, wiesz, z 5 minut na 3 minuty, ale udało się mi i sparingi dobrze wychodziły, więc jestem zadowolony. Wiele osób na pewno zareagowało tak. Ci, którzy być może nie znają twojego poczucia humoru, na twoje zapewnienia o podwójnym mistrzostwie generalnie gratuluję właśnie zapędów, aczkolwiek to jest takie pewnie pół żartem, pół serio, bo ambicje pewnie masz. I czy rzeczywiście masz tak, widzisz taką możliwość, że ten pas no, jest w zasięgu, po prostu patrząc po swojej dywizji wagowej? Wiesz co, no tutaj patrzę na dwóch chłopaków tutaj z Warszawy, Kamila i mistrza tej wagi 8-1. No mocne chłopacy są, no, dobre warunki fizyczne mają. Wydaje mi się, że, wiesz, że ja bym upatrywał swoje szanse w tych 7-5, bo jednak tam u nich wzrost wyżsi ode mnie, więcej ważą. Ja to bym celował w 7-5 jednak. Tu tak mogę powalczyć sobie, wiesz co, no ale no jednak 7-5 wydaje mi się, że to będzie docelowa moja kategoria wagowa. Mam takie wrażenie właśnie, że jak patrzę na ciebie, na twoje zachowanie teraz, masz taki większy luz zupełnie niż w przypadku walk MMA, bo znikałeś po prostu przed galą, byłeś praktycznie niedostępny, a tu jesteś po prostu uśmiechnięty. Nie znalazłeś mnie. Szukałem, wiesz. Nie, no wiesz co, nikt tu mnie nie przewróci, nikt nie będzie poddawał, więc co, będę siedział w stójce, to co kocham robić, więc jest luźnie, psychika bardziej odpoczywa tak naprawdę, bo wiem, że będę bił się tam, gdzie najbardziej lubię, w tej płaszczyźnie. Troszkę inne zasady, bo jeszcze trochę clinch inny, no ale wydaje mi się, że wiesz, no to kocham, no i cały czas swoje walki MMA chciałem bić się w stójce, tylko no nie wychodziły i trzeba było się też przewracać, nie? A jakie ty masz doświadczenie w sportach uderzanych, tak w sensie na amatorskiej scenie, chodzi o starty i tak dalej, jakieś takie większe osiągnięcia, bo nie sięgałem tak po prostu daleko, więc... Jedna walka amatorska. Nie, no tak naprawdę nie miałem, bo tak naprawdę swoją, wiesz, stójkę cały czas robiłem stójką Marcina Parchety i w BKS-ie Skorpion, ale tak naprawdę poszedłem w stronę MMA, swoją stójkę robiłem, nie startowałem, bo ja wszystko chciałem w MMA robić, prawda? No tak wyszło wtedy, że tak powiem, galę żadnych K1, jakichś takich znaczących nie było, no były jakieś takie sporadyczne jakieś. Był Iron Fist w Szczecinie, ale on też szybko zniknął, więc no co, no poszedłem tam, gdzie było po prostu pieniądze, no i nie oszukujemy się, no. Pieniądze motywują, no i dlatego MMA było. Wspominając słowa Mirko Krokopa, który kiedyś wspomniał o tym, że 5 minut w MMA jednak nie męczy tak jak 3 minuty w kickboxingu, jak dawno zacząłeś już przed tą galą przygotowywać się do tych 3-minutowych rund? Wiesz co, no... Tylko, wiesz, zapowiadało się to prawie od pół roku, prawda, że to będą 3 minuty, więc cały czas trenowałem pod to, cały czas z bokserami też trenowałem, wiadomo, bokser pod boks, z chłopakami pomagałem się przygotowywać w klubie, w BKS-ie, bo nie było za dużo mańkutów, to musiałem poprzychodzić się trochę pod tym z małolatami, ale no,
No tak pół roku mi się wydaje, że solidne, przepracowane te 3-minutowe są rundy i trener zadowolony, mówi, że niezły prąd. Dziękuję tam sparring partnerom swoim, to Mateuszowi Niżejemu, naprawdę zajebiście dużo mnie nauczył. On chłopak z tego kickboxingu się wywodzi, no i naprawdę fajne sparingi, no i dawałem tam radę, więc nie narzekam. Robert Krasoń wspomniał właśnie w materiale promocyjnym, że w zasadzie był bliski takiej rezygnacji ze sportu. Teraz pojawiła się ta szansa przejścia na zawodowstwo. Czy fakt, że twój rywal no gdzieś tam miał taką, w głowie taką decyzję, żeby po prostu kończyć ze sportem, być może to o czymś świadczy na twoją korzyść, że masz po prostu, że jesteś bardziej pewny siebie, on mniej, bo miał jakieś powody, żeby zrezygnować, tak? Wiesz co, no on zrezygnował. Dla mnie niektórzy ludzie też patrzą, już wiesz, że starszy, że też powinien rezygnować, a ja przecież chcę coś bić, więc tak naprawdę... Chciałeś? Nie chciałem. On ma 26 lat, więc wiesz, no tak naprawdę jest jeszcze młodym chłopakiem, dopiero kariera przed nim, więc życzę mu jak najlepiej, ale nie w mojej walce. W mojej walce życzę mu jak najgorzej, tylko żebym miał zdrowie po niej i tyle, nie? No chłopak naprawdę potrafi się bić z tego, co wiem. Wywiad środowiskowy zrobiłem, to więc... Zachwalali go, tylko faktycznie nie jest medialny, jest spokojnym chłopakiem, wiesz, ułożonym, nie fisiuje, nie jest jak McGregor, taka jaka jest moda teraz. No jest sobą po prostu, nie? Jest twoim fanem. No kurwa, no to jest najgorsze, pobić fana. Kurwa, stracę go. Powiedz, jak się czujesz tutaj, bo to jest kameralna gala, jesteś przyzwyczajony do tych dużych hal, pamiętam kilka twoich występów i to troszeczkę inna jednak atmosfera. Nie obawiasz się tego, że będzie rozluźnienie, że wiadomo, tak mury blisko, tu wszyscy znajomi poklepują i tak dalej i w jakiś tam sposób będzie to obciążenie psychiczne później, że będziesz rozluźniony, będzie ciężko się zmotywować. Wiesz co, no tak naprawdę najważniejszą walkę w życiu stoczyłem właśnie, moim zdaniem, najważniejszą walkę w życiu w takim małym gronie, to było WCA w Las Vegas, to była taka gala też na 300 osób, gdzieś mi się wydaje, może z 500, tam z Nidzikołanim się biłem, więc naprawdę to była moim zdaniem, wiesz, taka gala, no i wiesz, dla mnie to bez znaczenia, wiesz, jest ring, jest klatka, wchodzisz z typem jeden na jeden, tutaj ludzie to nie zwracą na to za bardzo uwagi, wiesz co, no. To może na początku w głowie, ale jak już wchodzisz do klatki, zamyka się, bomba, nie interesuje mnie to, co to jest dookoła, nie? Właśnie wspomniałeś Chidiego, to jest taki typowy zawodnik Muay Thai, jego brat zresztą też. To jest te doświadczenie, jeśli chodzi o kickboxing, powiedziałeś, że jak dasz radę takiemu zawodnikowi, który był jednym z najlepszych w Stanach w Muay Thai, to tutaj też? No tak, on teraz wrócił z powrotem do sportów uderzanych i tam wszystkich giniecie. Więc słuchaj, tam nawiązałem stójce, nie schodziłem do parteru, nawiązałem stójce z typem, nie bałem się tego, nie można się bać, wiesz, wiadomo, chłopacy więcej trenowali ode mnie stójki, bo tylko stójkę robią, no to jakieś tam, można powiedzieć, no techniczne aspekty mają może lepsze, ale ja mam charakter głowy i fantazję, no i będę robił swoje, nie? A jakiego rodzaju zmiany wdrożyłeś do przygotowania? Rozmawiałem z twoim trenerem Karolem właśnie, powiedział, że tak naprawdę niewiele, bo ty cały czas byłeś aktywny i przychodziłeś do niego na sekcję i robiłeś właśnie większość chyba czasu nawet z zawodnikami stójkowymi. No, tak jak mówisz, cały czas wiesz, boks i jakieś tam uderzane bardziej mnie, że tak powiem, rzeczy interesowały na treningach. Teraz po prostu jeden trening w tygodniu prowadzę MMA, no i tyle, a tak to cały czas w Skorpionie siedzę i tylko pod to trenuję. To co? To dziękujemy w takim razie. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich fanów MMA. I K1. I Muay Thai, dokładnie.